Witajcie kochani! Przychodzę do Was z odcinkiem z serii Bestiary with Bestiary, w której omawiam bossy do nabijania wraz z bestiarką, jaką przy okazji można robić. Dzisiaj skupimy się na Ekatrix. Zapraszam do oglądania. Ekatrix to boss wiedźm, do którego teleport znajduje się w Venore w jaskini na bagnach. Boss jest typu archwoł i możemy go bić co 20 godzin, jednak by móc to zrobić, potrzebujemy odkupić 100 splamionych dusz. Będziemy to robić z pomocą itemu o nazwie Sacred Antler Talisman. Bez problemu jesteśmy w stanie go zrobić sami, potrzebujemy do tego trzech dość łatwo dostępnych składników. Pierwszym itemem jest poroże, które wydropimy z jelenia. Następnie potrzebujemy Star Herb, który możemy kupić w Edron u Luny za 21 GP. Trzecim i ostatnim itemem jest Special Flask, który kupimy u Henrikusa w Thais za 1000 GP. W pierwszej kolejności używamy Star Herb na porożu, w ten sposób otrzymamy Antler Talisman. Następnie używamy Special Flaska na otrzymanym itemie i dostajemy przedmiot, który nas interesuje. Mając go w plecaku, możemy udać się na bagna w Venore. Duszę odkupujemy poprzez użycie talizmanu na czerwonym Tainted Soul. Zamieni on się w białą kulkę o nazwie Redeemed Soul. Ilość przemienionych dusz możecie sprawdzić w questlogu pod Adventurer's Guild The Tainted Souls. Jeśli nigdy wcześniej nie robiliście tego questa, to tracker pojawi się od razu po użyciu itemu na waszej pierwszej duszy. Jak widzicie, mój licznik wskazuje ponad 300, ponieważ przed wejściem update'u robiłam tutaj kiedyś bestiarkę. W momencie, gdy licznik dobije do 100, udajemy się na najniższe piętro jaskini i tam wchodzimy w teleport, który przeniesie nas do pomieszczenia z bossem. Po jego przekroczeniu licznik dusz się resetuje, tak więc wszystkie nadmiarowe odkupienia nie przychodzą na kolejny dzień. Po zabiciu Ekatrix znów możemy nabijać duszę, jednak wejść w teleport będziemy mogli dopiero po 20 godzinach. Teraz kilka przydatnych wskazówek podczas robienia tego questa. Tainted Soul ma czar, który respi swoje klony, więc można stać w miejscu z jednym i przemieniać tylko te, które on sam przywołał. Jeśli jednak przemienimy Moba Matkę, wszystkie przyzwane dusze znikną. Dodatkowo, po przemienieniu Tainted Soul w Redeem Soul nie musimy ich zabijać. W pewnym czasie one same znikają. Przechodząc do bestiary, zarówno Tainted Soul i Redeem Soul są w bestiariuszu i potrzeba ich bić po 500 sztuk. Dodatkowo w jaskiniach spotkamy Toady, Gloomwolfy i Witche, a więc możemy przy okazji wydrobić kilka Gloomwolfurów oraz jak nam się poszczęści, to nawet stawić Toad. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy w ogóle wiedzieliście, że taki boss jak Ekatrix istnieje i jak Wam idzie bestiariusz. Trzymajcie się cieplutko. Na razie!